Witajcie, Edukacja na Maxa, z tej strony kolejny odcinek serii Shogi i kolejna partia z otwartych Mistrzostw Świata. Wreszcie, pierwszy raz w tym turnieju byłem Saintem, moim przeciwnikiem Romain Milville, Francuz. Generalnie prawdopodobnie źle to czytam, ale niestety francuskiego nie znam, więc trzeba mi to wybaczyć. No i jak widzieliście, jedna tylko do tej pory była wygrana. Dwie porażki, no i jak domyślacie się, w takich sytuacjach samopoczucie przeważnie nie jest dobre i dostajecie często gracza dużo słabszego. Ja dostałem gracza, który był wtedy jeszcze rankingowany na czwarte Q, po mistrzostwach świata dostał Q trzecie. I tak jak mówiłem, Sensente, stwierdziłem, że nie będę kombinował, zagram po prostu. Często jest tak, że z graczami niżej rankingowanymi nie kombinuję, nie wydziwiam, gram po prostu w wieżę statyczną. I tak też poleciało. No i tutaj w tej sytuacji po pierwsze chciałem, żeby mój przeciwnik sprecyzował, co by się będzie działo. Już widzę goniec. No to ja gońca otwieram. Ale widzę, no tak, ten ruch srebrnym sugeruje: słuchaj, ja z chęcią się z tobą na gońce wymienię. Jeżeli nie chciałby się wymienić na gońce, to ten pion zostałby zasunięty, poszłaby prawdopodobnie, wiesz, na czwartej, muka i bisia, byłoby kilka opcji. No ale już wiem, że przeciwnik chce grać Kakugawari, czyli wymianę gońcą. No to dla mnie odpowiedź jest oczywista. Będzie statycznie, no to musi polecieć Jagura. Jak statycznia, to Jagura. No i jak widzicie, wiele statycznia poleciała. Oczywiście tutaj wszystko pozycji naturalnych. Przeważnie atak srebrnym następuje tędy, tak? Tutaj jakoś tak idzie ten srebrny, albo tędy idzie, tak? Tutaj jakoś zupełnie inaczej do tego dochodzi. A tutaj poszedł, tak to się nazywa ładnie, reclining silver, po japońsku bodajże koshikake gin. I taki tutaj właśnie reclining silver poszedł. Ja to troszkę zignorowałem, no i to, bo to już był pierwszy sygnał, na którym ta naprawdę powinien zastanowić się, co w tej sytuacji zrobić. Może niekoniecznie grać Jagurę, może w tym momencie zastanowić się, tak, czy nie zmienić na przykład wieży na czwartą i pójść królem w tą stronę, tak? Trzeba było się nad tym zastanowić. No ja zagrałem troszkę na pałę bezmyślnie i to, jak zobaczycie, troszkę źle idzie. Tutaj mój przeciwnik zamek nietypowy, taki troszkę wariant z tego mino wychodzi jak na razie. Ja oczywiście do Jagury. Nie przejmuję się w ogóle, że on tutaj idzie srebrnym, goniec cały czas patrzy, w ogóle nie zamierza na razie z tej linii schodzić. A ja pcham tą Jagurę, no i poszła kara troszkę za bezmyślność. Tylko że w tym momencie ja już zobaczyłem, że on tak patrzy tym gońcem tutaj, to ja nie będę tej królem wchodził, zatrzymam tego króla tutaj i podszedłem srebrnym. No i zobaczcie, na razie na silniku już sytuacja wygląda na mnie nie najlepiej. Trzeba było na razie otworzyć gońca. Ja stwierdziłem, że sobie wyprowadzę srebrnego i tutaj nim dojdę. Poszedł skoczek, no to ja, przez to, że nie wszedłem królem, mogę tym srebrnym się cofnąć. I poszedł atak tutaj pionkiem. I jak widzicie, tutaj jedną z wariantów opcji było granie gońca po bandzie na dziewiątą linię. No ja zbiłem, co było dość fatalne z mojej strony. On wziął wieżą, co okazuje się, że nie jest najlepsze. I w tej sytuacji tak naprawdę ja powinienem tutaj, jak widzicie, już tym złotym podejść i następnie pionka ponownie zrzucić. No ale nie stało się tak. Tutaj ciekawostką, nie przewidziałem tego, dużo lepszym było poświęcenie wieży. Zobaczmy, jak ta pozycja się tutaj układa. Następnie zrzucenie pionka. Jeżeli oczywiście odejdę, to zaraz wyląduje złoty, jak wezmę, to go nie zbiera. Czyli generalnie dwa generały za wieżę. Także no niekorzystnie, jak widzicie,
Dalej jest niekorzystnie. Zamku nie ma, tam naprawdę król roztrzaskany. No ale tak się nie stało. Zagrał tutaj pionka. No to ja znowu. Trzeba odejść złotym. Ale sytuacja jest troszkę inna, bo on nie ma generału, więc nie ma jeszcze takiej tragedii. Tutaj komputer proponuje ruch pionkiem, tak? Jeżeli odbije, to po prostu przerzuci wieżę na tą linię i jego atak będzie się skupiał wtedy tutaj, dokładnie w tym miejscu, tak? Tak się nie zadziało, plus jeszcze groźba tutaj to kina cały czas jest i otwarcia gońca. Ale wieżą odszedł. Ja cały czas widzę, że ciąży na mnie ten pionek, więc musiałem coś wykombinować. Ale przyznam się szczerze, jak teraz na to patrzę, ten srebrny, szczerze, totalnie nie rozumiem, czemu to zagrałem. Czy chciałem tutaj wzmocnić obronę, czy już liczyłem się z poświęceniem tokina, tak? Nie wiem. Oczywiście podszedł srebrnym. A, widzicie, czyli zakładałem, że po prostu wzmocni ewentualnie atak obronę tutaj. Okej. Tak. Wziął pionka. No ja stwierdziłem, że będę się punkrował. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teoretycznie wszystko jest fajnie, tylko że dalej jest ten goniec, po których, jak widzicie, wymianach poleci pionek, generał i wszystko się sypie. Tego jakoś nie do końca przewidziałem. Co ciekawe, nie wziął tutaj wieżą, powiedział tak jak tutaj przeciwnik pokazuje gońcem. No i ja musiałem oczywiście to zablokować potencjalnie szansę promocji, ale jak się okazało, to był totalnie fatalny ruch. No bo jeżeli on to po prostu weźmie, to ja nie mogę tego zbić. Dlaczego? Ponieważ jest prosty mat złotym. Także oddałem gońca, po czym zablokowałem linię wieży. Ale to wcale dużo mi nie pomogło. Wieża płyta się gdzie może. Próbuję jeszcze cokolwiek ugrać, ale to naprawdę już tylko dogorywam. Dogorywam. Tutaj jeszcze próba znalezienia jeszcze ucieczki dla króla. Jakaś możliwość wymiany materiału. Pojawiła się wieża. Zbicie, zbicie. I jesteśmy na macie. Tak naprawdę kluczowe dla tej partii były pozycje w grze środkowej. Po pierwsze, błędem było pierwszym nie otwarcie gońca. W ogóle sam fakt robienia jagury w tej pozycji jest już mało wygodny. Tak naprawdę powinienem chyba już wejść dalej. Zobaczmy wejście jeszcze. To wcale nie jest rewelacyjne. Odbicie. I olać tą wymianę tutaj. Jak widzicie, w ten sposób. I szukać jeszcze jakichś szans. I tutaj myślę, że w ten sposób mógłbym jeszcze troszkę zamotać. A nie ukrywam, no widać po mojej grze i naprawdę po tym, co mówiłem, że w początkowej fazie gry zlekceważyłem przeciwnika, a przez lekceważenie potem się cierpi. Jeszcze w otwarciu, bo nie sprawdziłem dokładnie, w którym momencie już było, wyglądało to tragicznie. Ja górę samą jeszcze się tak nie najgorzej widzę, ocenia. Ale tutaj pchnięcie trzeciego pionka po prostu, ciekawe. Ciekawa propozycja. No, granica błędów jeden. Cały czas ten pionek, pierwszego pionka, i żeby ten goniec aktywnie tutaj działał. Tak. Jeśli dobrze pamiętam, atak ten nazywa się Jagura Killer, tak. Ale czy tak faktycznie jest, to trzeba byłoby to zweryfikować. Tak czy siak warto się go nauczyć, bo można
takich graczy jak ja, którzy to zlekceważą, ograć. Także mam nadzieję, że z tego filmu także przyjdą jakieś wnioski. Ja byłem bardzo zły na siebie. I rozumiecie, że jakoś entuzjazm mi w kolejnych partiach nie szedł w parze ze mną. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że sam film był pouczający i coś wniósł do waszego życia. Dzięki serdecznie za oglądanie, w takim trzymajcie się. Widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Pozdrawiam.